Powiesz, że zrobisz z nimi porządek, jak nie oddadzą telefonu. A jak nie mają, to mają odkupić. A jak się poszyli na mnie, mówię, o kurde, panie Wojciechu, a dawno pana tutaj nie było. A jak mi... Cicho. Dobra, cicho. Niech dzwoni. Dzień dobry. Czy Izba Wytrzeźwień? Proszę, halo. Proszę pani. Mój kolega tydzień temu w niedzielę był na wytrzeźwiałce u was tam. Wojciech Suchodolski się nazywa. Czy tam czasami nie wzięliście zastaw telefonu komórkowego? No proszę pani, proszę takie bajki mnie nie opowiadać, bo ja o was słyszę coś innego i tak dalej, a prowadzę Biuro Interwencji o Obywatelskich, nazywam się Krzysztof Kononowicz i proszę pani, bardzo proszę dokładnie powiedzieć, czy zastaw, bo nie ma opłaconej wytrzeźwiałki u was pobycia. Ja słyszałem, że wy bierzecie coś, przypuśćmy telefony, inne rzeczy zabieracie, a może pan tam pracownicy, czy jak byli, czy ktoś. Poczeka pani przy telefonie, a tylko cię zapytam się, jak nazwa telefonu była. Jak nazwa telefonu? Proszę pani, podaję numer... Ale to proszę pana nie ma znaczenia. Ja będę po jednej literze, ale posłucha pani, ja będę po jednej literze dla pani tłumaczyć i ja by prosiłbym, żeby pani sprawdziła. Ale ja słyszałem, proszę pani, że... On przebywał u was tydzień temu w niedzielę na nim wyprzedzeniu. Ja chcę podać... No, ale posłucha pani, kochana moja. Posłucha pani. Ja podam nazwę telefonu i ja bym prosił, ażeby pani sprawdziła to. Ale sprawdzić, czy może pan... Ale sprawdzić... Przepraszam bardzo panią, ale czy sprawdzić panią może coś takiego, czy nie? Nie mogę, proszę pana. A dlaczego? Bo nie mam dokumentacji, proszę pana, tylko pana to było... Ale policja trzeba zgłosić. A czy wy powiadamiacie osoby, przypuśćmy, żeby wzięli się, taki przykład daję, telefon i później czy zostawił był ten pan telefon. Tak, gdyby pan ten telefon zostawił gdziekolwiek, od razu powiadamiamy, następnie do dnia wysyłamy powiadomienie w celu zgłoszenia się po... Ale nawet po telefonie. A może wypadł ten telefon z kieszeni u jego, proszę pani. I może znaleźliście ten telefon w kieszeni. Ale proszę pani, halo. Ale chcę przerwać, przepraszam bardzo, rozmowę, dlatego że może u jego wypadł z kieszenia. Ja w plecaku miałem 2 telefony. On był w jednej sali zamkniętej. Jedna sala była. Taka jednopokojowa. W dwójce byłem. Jeszcze naszczałem. Gdzie? W kąt? Również. Słuchaj. Widzisz? No, Krzysiek, ja powiem, Jarek. Tylko zgaś lampę. Wiesz, one mają. Zgaś lampę, ale nie oddadzą. Nie, dlatego, że on jest winny pieniądze. Jak to ale no to by... To, na co to jest? Na ten... To nie na kartę, tylko... Tak. Płacisz. Tak. Ja muszę to zgłosić.